Uczestniczą w największej i najpotężniejszej z modlitw. Jezus zamieszka w waszych sercach, czyniąc was swymi przyjaciółmi. To cudowne przeżycie. Będzie to radość, która zostanie z wami na zawsze. Nawet ja pamiętam dzień swojej pierwszej komunii i ufam, że w waszej pamięci takim pozostanie. A otoczeni życzliwością, ciepłem, uśmiechami waszych najbliższych, kochających rodziców i przyjaciół, będziecie przeżywać tę Eucharystię, która będzie dla was narodzeniem się dla przyjaźni z Jezusem na zawsze. A zatem niechaj dzieci zwrócą się do was z prośbą o błogosławieństwo, a wy, słuchając ich słów, udzielcie im go w obfitości rodzicielskim sercem, by Pan Jezus prowadził je przez życie, a wasza miłość była na co dzień znakiem Jego miłości nieprzemijającej i potężnej.